i królewski przedstawiciel do wielkiego mistrza zakonu polskiego. Ogłaszam, co mieć będzie miejsce. Za złamanie postanowień traktatu toruńskiego, podpisanego 1 lutego roku pańskiego 1411 między Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim, a zakonem Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego, który na ziemiach pruskich osiadł, który to traktat wojnę wielką zakończył i na wsze czasy pokój i zgodę między naszymi ziemiami miał przynieść. Tak się jednak nie stało. Złamana za to przysięga, która zapisana została na kartach owego traktatu. Tu jeno niektóre z tych przewin przytoczone będą. Grabież majątków i ludzi z ziem granicznych przez zbrojne bandy pruskie, przed którymi zbrojnie polskiego króla miał zakon wspierać wedle sił swych i środków. Więzienie i tortury na tych mieszkańcach ziem zakonnych, którzy głośno swą wierność koronie polskiej potwierdzić chcieli. I wreszcie zarzut najcięższy, który nas do tego właśnie przymusił, abyśmy w swym majestacie i z woli nam panującego króla polskiego Władysława do ogłoszenia tego traktatu na rynku sochaczewskim grodu obwieszczamy. Przywłaszczenie ziem polskich i niewolenie królewskich poddanych oraz ataki na ziemię księstwa